Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest nam ogromnie miło powitać Państwa na 15. Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. To jest ogromny zaszczyt. Ta wyjątkowa, jubileuszowa edycja konferencji, która jest największą, najbardziej prestiżową konferencją branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. 15 lat. Naprawdę spora historia i jeżeli sięgniemy do statystyk, a zrobię to tylko tak dosłownie na chwilę, one są naprawdę imponujące. W ciągu tych 15 lat forum zgromadziło 3000 uczestników, ponad 300 prelegentów, ponad 240 akredytowanych dziennikarzy. Bardzo dużo ważnych kwestii, bardzo dużo współpracy, bardzo dużo rozważań na temat strategii tego, jak branża mleczarska będzie funkcjonowała nie tylko w Europie, ale na całym świecie. To wszystko jest specyfika forum i tegoroczna edycja będzie równie imponująca. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że jesteście tutaj z nami podczas tej uroczystości. Cieszę się i mam nadzieję, że ta piękna pogoda, te piękne okoliczności, które towarzyszą dzisiejszej konferencji, będą też pięknie owocowały dyskusjami, jakie prowadzić będziemy w czasie tych dni konferencyjnych. Dołączą do nas jeszcze całkiem spore grono gości, o których nawet tutaj nie zdążyliśmy wspomnieć, naszych też uczestników. Mam nadzieję, że te 15 lat pracy nad tą konferencją, 15 lat tych spotkań branży mleczarskiej przyczyni się do tego, że będziemy coraz bardziej umacniali nasz europejski głos branży mleczarskiej w świecie. Szanowni Państwo, tak jak wspomniały tutaj moje koleżanki Dorota Kuc i Magda Gołaszewska, które mam okazję i wielką radość przywitać, to konferencja, która też po części jest też takim moim dzieckiem. Moje pierwsze dziecko kończy za miesiąc 18 lat, a moje drugie dziecko, czyli forum, kończy dzisiaj lat 15. A ja 20 za chwilę. Wielkie brawa. Drodzy Państwo, przed nami bardzo intensywny okres dla branży mleczarskiej, bardzo ciekawy, okres wielu wyzwań, pewnie też i wielu szans, ale też i wielu zagrożeń. O tym będziemy rozmawiali. W szczególny sposób za pomoc przy organizacji tegorocznego forum chcę podziękować panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi, Ministerstwu Rolnictwa, pani dyrektor Józefeckiej i wszystkim osobom z ministerstwa, które przyczyniły się do tego wspólnego spotkania. Szanowni Państwo, żeby już nie przedłużać, dziękuję Państwu za przybycie, życzę owocnych obrad i cieszę się, że po raz 15 możemy się spotkać. Dziękuję uprzejmie.